Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w zasadzie pierwszym filmie w 2022 roku. Witam Was i korzystając z okazji, że dzisiaj się łączę, życzę Wam szczęśliwego, naprawdę nowego roku, żebyście mieli dobry rok, a ci, którzy chcą więcej, niech mają ten rok lepszy od poprzedniego. Ja przychodzę do Was z takim tematem, dlaczego mnie nie było i troszeczkę miałam przerwę. Ano miałam przerwę, dlatego że tak chciałam. Nie wiem w zasadzie, jak Wam bardziej to wytłumaczyć, bo też nie chcę wchodzić w jakieś tam, wiecie, bardzo mocne szczegóły, ale no tak jak wiecie, bardzo dużo osób pisało do mnie wiadomości, kiedy nowy film. Ja w zasadzie nie wiedziałam, co mam odpowiedzieć. I tak, wiecie, jakby uciekałam od tego. Znaczy nie to, że uciekałam, ale tak nie do końca mówiłam jednoznacznie, kiedy będzie ten film i tak dalej, kiedy możecie się spodziewać. Bo sama faktycznie nie wiedziałam, kiedy będzie ten film i ten film nagrywam teraz. Dzisiaj jest 17 styczeń, a tak naprawdę nie wiem, kiedy go opublikuję. Być może w tym tygodniu, być może wrzucę go po prostu na następny tydzień. Zobaczymy. W każdym razie nie chciałam nagrywać za bardzo ostatnio, jakoś nie miałam weny. Mam mnóstwo tematów, które zapisałam sobie gdzieś tam dla Was, żeby mi nie umknęły i żeby po prostu poopowiadać Wam troszeczkę o takich rzeczach. Ale tak jak wiecie, ja wiem, że Wy lubicie moje pogadanki i Wy lubicie, jak ja coś opowiadam i tak dalej, natomiast w pewnym momencie zaczęłam się zastanawiać, czy nie za bardzo wchodzę w tą prywatną jakby sferę, czy ja chcę to robić. W ogóle, wiecie co, to też, że się wycofałam troszeczkę z tego YouTube'a, to też było spowodowane tym, że nie do końca mnie się podobało to, co też się dzieje na polskim YouTubie, na YouTubie, gdzie dziewczyny też zaczynają, ale i też na tych kanałach, które są bardzo długo na polskim YouTubie. Ja nie chcę się o nic prosić. Ja wiem, że w tym momencie mówię dosyć nie tak, jak powinno się mówić, zaczynając YouTuba. Ja z tego sobie zdaję sprawę i ja już mam też swoje lata i ja naprawdę nie chcę tego YouTuba robić ze względu na coś, tylko dla siebie. W każdym razie też nie chcę za bardzo brać udziału w tym wyścigu szczurów, który się odbywa wśród kanałów na treści jakiekolwiek, które są zawierane. O, bo ona pokazała kosmetyki, to ja też muszę. Nie, nic nie musisz tak naprawdę. Zależy też po co tutaj jesteś na YouTubie? I to jest właśnie kolejna kwestia, którą chciałabym poruszyć, słuchajcie. Ja jestem już starsza. Nie lubię tego mówić, bo zaraz będą komentarze, że jaka ty jesteś stara albo coś tam. Słuchajcie, ja już mam swoje lata, że ja już też nie chcę z nikim rywalizować. Naprawdę, uwierzcie mi. I to, że się też podłączało kilka osób, to też możliwe, że już się po prostu znudziły tą rywalizacją, a może po prostu coraz gorzej się dzieje z tym YouTubem. I ja się też, powiem Wam, cały czas zastanawiam i zastanawiałam, czy ja chcę robić tego YouTuba. I stwierdziłam, że będę sobie po prostu wrzucała od czasu do czasu jakiś filmik. Jak? Bo widziałam, że nowe osoby poprzychodziły do mnie też. Bardzo dziękuję za to. Ale też trochę osób podchodziło ode mnie z kanału. Ja się do tego w ogóle
Jakby ja to rozumiem, ja do tego nic nie mam. Każdy ma prawo, wiecie, żeby polubić albo obserwować tą i tą osobę. Ja naprawdę do tego nie mam żadnego negatywnego stosunku, ani nie będę też z tego tytułu, wiecie, za bardzo robiła dramy, bo tej dramy nie ma tak naprawdę. I usiadłam teraz, żeby wam powiedzieć po prostu o tym, że właściwie to nagrałam ten film, bo w zasadzie nie wiem dlaczego, wiecie? Naprawdę nie wiem dlaczego, bo może dlatego, że mi tego brakuje i właśnie chciałam to zobaczyć, czy tego YouTube'a mi będzie, tego nagrywania mi będzie brakowało, bo jednak ostatni rok, 2021 rok, spędziłam stricte na robieniu YouTube'a. Naprawdę. Powiem wam, że życie codzienne było na drugim planie. Na pierwszym planie był YouTube. I mając, wiecie, też pracując na etat, na cały etat, nie jestem w stanie być tak... Bo wiecie, wpuszczając po prostu na kanał film 4 razy w tygodniu, to już naprawdę była troszeczkę przesada w moim wykonaniu i musiałam coś wybrać. A wiecie, ja też nie mogę jakby podporządkowywać swojego życia do YouTube'a, tylko muszę YouTube'a podporządkowywać pod swoje życie i troszeczkę mi się tutaj priorytety zatraciły delikatnie i dlatego ta przerwa taka trochę dłuższa, bo chyba ponad miesiąc czasu mnie nie było, albo miesiąc. Chyba ostatni film rzuciłam wam w grudniu, na początku grudnia, z kalendarzem adwentowym. I właśnie też dojdę do tego, dlaczego tych kalendarzy już nie kontynuowałam. Tak, i wydaje mi się, że to była mi ta przerwa potrzebna, żeby zobaczyć, czy ja wyciągnę kamerę, wiecie, z czystą jakby frajdą, czy nie. Bo ja chcę tego YouTube'a robić nie z przymusu, nie z jakiejś presji, tak jak wam już mówiłam niejednokrotnie, tylko po prostu z frajdy, którą mam nagrywając, odzywając się do was, opowiedzieć wam coś, nie wiem, i tak dalej, a zmontuję sobie film, jak będę miała czas, bo ja już nie będę, wiecie, zarywała weekendów po to, żeby zrobić, na przykład wyedytować 3 filmy albo 4 nawet, żebym miała co w kolejnym tygodniu dla was wrzucać. Nie, po prostu nie. I też nie zamierzam robić tego, co robią inne dziewczyny na YouTubie. Tak, bo żadne subskrypcje, żadne jakby pieniądze nie są warte tego, żeby uczestniczyć właśnie w jakimś wyścigu, rywalizacji. Nie wiem nawet, jak to nazwać, ale... No, to jest nie dla mnie. Tak wam jeszcze tylko chciałam o tym powiedzieć, że ja się w tym nie czuję. I nie wiem jeszcze, czy będę nagrywała filmy, bo w ogóle mam w głowie kolejny projekt. Mam troszeczkę inny projekt niż takie stricte filmiki właśnie, jakie teraz wam pokazuję z moją twarzą jakby. Wydaje mi się, że bardziej komfortowo bym się czuła właśnie nie pokazując siebie. Tak, i mam taką... mam taki plan jeden, ale nie chcę wam na razie jeszcze o nim mówić, bo nie wiem, kiedy to zrobię. Na razie mam taki, wiecie, odpoczynek. Mój kanał za miesiąc będzie miał... Tak, za niecały miesiąc. Będzie miał rok, więc może zrobię jakieś rozdanie, zobaczę, bo tych rozdań jednak troszeczkę jest
na różnych kanałach, a ja nie dosyć, że przekroczyłam 500 subskrypcji, za co Wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, bo jedni odchodzą, ale drudzy też przychodzą, więc bilans wychodzi na zero. I poza tym też właśnie z okazji tego roku myślę sobie, że mogłabym zrobić Wam jakieś rozdanie. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście takie rozdanie, czy nie. Czy macie już dosyć na różnych kanałach rozdań. A filmiki czasami może by się nawet pojawiały takie, wiecie, zwykłe, jakbym chciała Wam coś właśnie opowiedzieć, czy pokazać jakiś produkt, albo na przykład jakieś właśnie kosmetyki, które mi się sprawdziły, bo nie ma sensu, żebym Wam pokazywała wszystkie kosmetyki, jakie mam, jeśli na przykład któregoś nie chcę Wam polecać, bo nie chcę, wiecie, z ludzi robić debili, za przeproszeniem, tylko chcę Wam pokazywać te produkty, które są fajne dla mnie. Dla mnie, ale też ja Wam zawsze powtarzam, ja nie mam problematycznej cery, nie mam jakiegoś problemu wielkiego z trądzikiem, więc ja takich produktów też nie używam. Jak nie pokazuję siebie, to też łatwiej mi jest mówić, też wiedziałabym, o czym chcę Wam powiedzieć, miałabym mniej pytań, dlaczego noszę chustkę, dlaczego to, tamto, wiecie, ludzie bardzo, bardzo, bardzo lubią oceniać, jeśli chodzi o wygląd. O, jeśli chodzi o wygląd, to najbardziej chyba lubią oceniać. I nie to, że tego chcę uniknąć, bo na pewno jak nie będą oceniali mojego wyglądu, to będą oceniali technikę mojego mówienia, bo tylko to będą jakby słyszeć, ale tak, bardziej chcę skupić się na foni, a nie na wizji. I zastanawiam się nad tym, bardzo się zastanawiam. Dajcie znać w komentarzach, czy wiecie, o czym mówię. Chociaż niektóre z Was mogą wiedzieć, bo same mi ten pomysł podtykały, o, jakby w ten sposób. A też mi podetknęła moja znajoma z Instagrama już rok temu, żeby się na tym skupić, ale wiecie, ja chciałam spróbować tego YouTube'a, wiecie, jakbym zaczęła najpierw tamto, a nie zrobiłabym, nie zaczęłabym tego YouTube'a, to też byłoby to dla mnie takie, że czegoś nie poznałam, a już idę w kolejne i tak zamknęłam sobie troszeczkę tą drogę jakby YouTube'ową. A tego nie chciałam. Chciałam najpierw sprawdzić jedno i później na przykład, powiedzmy, iść w drugie. I dajcie proszę znać w komentarzach, czy wiecie, o co chodzi. Może macie jakiś pomysł na jakąś nazwę na mój nowy kanał na YouTubie? Jak macie jakieś pomysły, po prostu dawajcie mi znać w komentarzach. I też właśnie mam, bo robiłam też sondę na Instagramie, ale tutaj chciałabym też Was poprosić o pomoc. Czy jak Wy myślicie, czy ten projekt, który ja chcę zrobić, to robić na tym kanale? Tylko nie chcę też z drugiej strony, żeby tu było wszystko po prostu, bydło i powidło i masło maślane. Czy otworzyć nowy kanał właśnie? I jeśli tak, jeśli otworzyć nowy kanał, to dajcie mi też znać w komentarzach, czy macie jakiś pomysł na nazwę dla mnie. Tak, będę wszystkie rozważała. A może kogoś nagrodzę właśnie delikatnie za jakby takie podłapanie pomysłu, czy za to, że ktoś w ogóle jakby wymyślił cokolwiek, tak? Nie wiem, pomyślę jeszcze, ale takie konkursiwo by było chyba fajne, wydaje mi się.
takie wiecie, delikatne, spontaniczne, znienacka. No może bym kogoś nagrodziła czymś delikatnym. Tak, i tak właśnie zastanawiam się nad tym projektem, czy to by w ogóle miało ręce i nogi. Czy wy byście oglądali taki wszystko jakby w jednym miejscu? Mówię tutaj o to, żeby nie zmieniać nazwy kanału, żeby po prostu wszystko wrzucać tutaj. A chodzi mi też o takie filmy, żeby robić, które byście sobie słuchali, ja bym sobie gadała, nikt by mnie nie widział, a słyszał i byście mogły sobie gotować, albo sprzątać, czy coś tam innego, nie wiem. Zastanawiam się nad tym. No, zastanawiam się. Ja już się będę żegnać powoli, kochani, bo już się rozgadałam, a chodziło mi o po prostu przypomnienie się i powiedzenie, dlaczego mnie nie ma. I jak to wszystko będzie u mnie teraz wyglądało. Ja już naprawdę nie będę robiła niczego pod presją, bo życie ma się jedno, a tamten rok po prostu uciekł mi tak, ja nawet nie wiem kiedy. I tak jak pisałam na Instagramie, że chcę po prostu żyć, a nie tak, że wiecie, bo jednak robiąc tego YouTube'a trzeba się bardzo, ale to bardzo w ten wirtualny świat zanurzyć. Ja na to obecnie nie mam tyle czasu, ile bym może chciała, żeby ten YouTube wyglądał tak, wiecie, po mojemu. Być może będę zaczynała od zera, a może mój YouTube będzie stał po prostu w miejscu z tą ilością subskrybentów, jaką mam. Nie wiem, ale ja uważam, że mam bardzo duże grono moich widzów, którzy mnie akceptują i którzy po prostu przychodzą tutaj, bo mnie akceptują i lubią i zaakceptują moją decyzję. Nie wiem, pomyślę jeszcze mam trochę czasu, żeby się zastanowić. Bateria mi się kończy, kochani, więc żegnam Was bardzo serdecznie. Do następnego usłyszenia, zobaczenia. Wpadajcie na Instagrama, tam jestem prawie codziennie, bo tam może być lekki poślizg jednodniowy albo dwu, ale jestem ogólnie bardziej, częściej i mocniej. To mocniej to może niepotrzebne było. Trzymajcie się, kochani, i do zobaczenia w następnym filmie. Buziaki, pa, pa.